Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy dzień największego sztormu w roku. Ja musiałam zejść do samochodu, położyć sobie wycieraczki na szybę, ponieważ ja je zawsze podnoszę, dlatego że jak jest mróz, to bynajmniej się te gumy wszystkie nie przyklejają do szyby. I powiem wam, to działa. Wycieraczka nie jest tak zmarznięta, że wiecie, tak jakby plastikiem czyściło przez moment szyby. Także jest całkiem spoko. Pogoda u nas jest w tej chwili jeszcze spoko. Jak widzicie, naprawdę jest ładnie w porównaniu z tym, co jest oczekiwane. Tu mają łapki, zostawiły moje gąski, które oczywiście dostają jeść. Dostają jeść i ja je tu karmię, żeby one właśnie też głodne nie były, także poszłam też to schować. No i poszłam też schować tą karmę, dlatego że po prostu to i tak odleci. W sumie kazano zostać ludziom w domach od godziny najlepiej 15. Wszystko już będzie pozamykane dzisiaj o 17. Właśnie przed chwilą miałam taką reklamę ze sklepu z Kronanu, że właśnie na Instagramie się ogłosili, że będą otwarci tylko do godziny 17. Teraz idę koło biura. Biuro już praktycznie też jest puste. Widzę, że szef w tym biurze został. Także widzicie, pogoda jest po prostu nie za fajna. Schowano choinkę w centrum Reykjaviku, którą niedawno wystawiono. Schowano też kota, który tam jest, jakiś taki podświetlony, jakiś kot. Ja nie wiem, o co z tym kotem chodzi, ale schowano go. Kazano pochować, wiadomo, to zawsze każą chować, jak idzie sztorm, rzeczy z balkonów, grille, pojemniki, pudła. Po prostu to wyciągnie, to poleci, nawet nie będzie wiadomo kiedy i gdzie. Ja chciałam jechać jeszcze na cmentarz, schować znicze, ale stwierdziłam, ja już nie jadę po prostu, bo... Nie, po prostu wiecie co, czasami jest tak, że czasami trzeba coś stracić, żeby siebie nie zatracić i po prostu... Stwierdziłam, że jeżeli ja pojadę po te znicze, to akurat może będę w jakiejś brzydkiej pogodzie. W sumie dopiero się obudziłam i nic jeszcze nie jadłam, więc akurat jakbym się wybrała, to na pewno byłaby już ta godzina, gdzie się zrobi trochę bardziej wietrznie. Czuć już wiaterek jest. Zaraz wam dalej opowiem. Zobaczcie, tutaj siedzą gąski. No, siedzą i szukają biedne jedzenia, nie mogą go wykopać. Ale no, one chyba nie wiedzą. Ja właśnie się tak zastanawiam, czy one wyczuwają, że jednak taka pogoda jest, czy nie czują tej pogody. No to jest właśnie ciekawe, czy one czują, że taki wiatr się zbliża, bo jednak wiadomo, zwierzęta mają jakąś taką, taki czujnik, przeczuwają różne rzeczy, prawda? Wiatr, który na ogół tu do Reykjaviku dociera, zatrzymywany jest przez górę Esja. Góra Esja stanowi taką barierę, dlatego tu w Reykjaviku jest zawsze troszeczkę cieplej i jest taki osłonięty Reykjavik od wiatru. Teraz przewidują, że niestety Esja już tego nie zatrzyma i to wszystko wleci z impetem tutaj w miasto. No niestety, jak w miasto wleci, oglądałam film z 91 roku i były szyby powybijane po prostu w blokach, po prostu po... Rzeczy powybijały te szyby. Ja mam nadzieję, że mi wiatr nie wyłamie szyby. I powiem wam, że na Islandii szyby w oknach są specjalne. Są do tego właśnie typu dni dostosowane. I są to szyby, które są elastyczne i one się wginają do środka. Ja to kiedyś chyba próbowałam pokazać, ale to nie jest takie proste. Także po prostu jak jest ten wiatr, to ta szyba się wgina do środka. Polska zwykła szyba już by dawno trzasła, a te są takie elastyczne, wiecie, one się ruszają, to wszystko się wibruje. W czasie, kiedy taki wiatr silny jest, to wam powiem, że blok, bynajmniej te moje tu bloki, bloki skaczą, ponieważ jest to technologia antywstrząsowa na trzęsienia ziemi tutaj i to jest tak skonstruowane, że jak jest wiatr, to czuć po prostu, jak blok skacze. I z doświadczenia powiem wam, omijajcie windy, ponieważ w czasie tak silnego wiatru prąd po prostu wysiada i jeżeli nie będzie prądu, a będziemy w windzie, no to mamy zagwarantowane
kilka godzin, że tak powiem, klaustrofobicznych w ciemnej windzie bez lustra, na przykład u mnie w bloku, także nie jest to fajne, więc ja omijam windy właśnie w takie dni. Słuchajcie, ja idę do domu, będę obserwować, co się dzieje, za dużo pewnie nie nagram, ponieważ dlatego, że po prostu z okna się też tego wszystkiego nie odda, ale zobaczymy. O 16 będzie ciemno, także raczej nie będzie też za dużo widać. Jak coś, to dogram, a jak nie, to tu jest koniec filmu i zobaczymy, co będzie dalej.